Więc bardzo się cieszę, że Państwa widzę. Witam w Planecie 11. Spotkania z podróżnikami, jak się okazuje, są zawsze popularne. To są tak zwane hity. Jeżeli chcą Państwo zorganizować dobre spotkanie, na które przyjdzie dużo ludzi, wystarczy zaprosić podróżnika, który zawsze ciekawie opowie o tym, co widział, gdzie był. My tak z tego korzystamy i po raz kolejny już spotkanie podróżnicze w Planecie 11 się za moment zacznie. Dzisiaj skarby Peru. Taki tytuł naszego spotkania. Peru, kraj w Ameryce Południowej. I tyle na razie powiem, bo nie będę przecież zabierał głosu naszemu gościowi. A jest z nami pani Małgorzata Olejnik. Witamy serdecznie. Pani była w Peru 4 lata. Mieszkała tam. Jest pani dzisiaj przygotowana, jak zresztą widzimy. Jest strój, są też tutaj inne stroje, tak, są gadżety. Mamy też już slajdy, więc wszystko jest przygotowane. Więc serdecznie Państwa zapraszam na spotkanie z panią Małgorzatą Olejnik i życzę miłych wrażeń. Dziękuję bardzo panie Jacku. Witam wszystkich Państwa. No tak, życie się potoczyło, że zostałam podróżnikiem. No, mam naprawdę dużo innych pasji, ale ta pasja jest jakby niezależna ode mnie. I to dzisiejsze opowiadanie to też będzie takie opowiadanie o życiu i o tym, jak to życie układa nam nasz życiorys, na który w zasadzie mamy nieduży wpływ. Też to nie jest tak, że ja się urodziłam i jednego dnia wstałam z łóżka i pomyślałam, o, będę dzisiaj podróżnikiem. Nie, to jakoś wyszło zupełnie samo z siebie i okazało się tak fascynujące, że cały czas to kontynuuję. Wśród moich wielu wypraw, moich wielu wyjazdów i wakacyjnych, i niewakacyjnych, wyjazd do Peru okazał się wyjazdem takim, który, może inaczej, Peru okazało się miejscem czy krajem takim, który zafascynował mnie totalnie. Pojechałam tam nawet na normalną wycieczkę. Długo opowiadać, jak to się stało, czemu wróciłam, nie wróciłam. W każdym razie pokrótce pojechałam na wycieczkę i zostałam. I zostałam 4 lata. Śmieję się zawsze, tak już z panem Jackiem w radio UWM FM opowiadałam właśnie, że to Peru mnie zawołało do siebie. Bo w 2012 roku na komputerze wyskoczyła mi informacja o bilecie do Limy za 1300 zł. No, kto by nie skorzystał? Ktoś, kto lubi podróżować, by nie skorzystał z takiej okazji, zwłaszcza, że jeszcze nie byłam nigdy w Ameryce Południowej. Miałam 3 miesiące do przygotowania się do tego wyjazdu. Nawet się zaczęłam uczyć hiszpańskiego, przeczytałam wszystkie książki, jakie tylko są możliwe, począwszy od Tomka Szklerskiego, Tomek u źródeł Amazonki, poprzez Czajrowskiego, poprzez różne inne naukowe opracowania. I tak przygotowana pojechałam do Peru i po prostu jak tam wylądowałam, to wylądowałam tak, jakbym wylądowała u siebie. Po prostu no, czułam się jak u siebie w domu. Poza tym kraj tak fascynujący, tak mało o nim wiemy, że zdecydowałam się zostać tam jak najdłużej, żeby właśnie poznać przede wszystkim język najpierw, później ludzi, kulturę i chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć o tym kraju, o tym, co ja... Oczywiście jest to będzie bardzo subiektywna opowieść, bo z moich wypraw wiele osób mnie się pyta, a byłaś w Ekwadorze, byłaś w Boliwii, a w Argentynie, a w Chile, no mnóstwo, Kolumbia, mnóstwo ciekawych krajów. Jednak powiem Państwu, że przez te 4 lata cały czas jeszcze mam niedosyt tego Peru, jest jeszcze mnóstwo miejsc do zobaczenia. Co roku, teraz jak tam na pewno czytaliście Państwo, ja w ogóle mam takie gospodarstwo agroturystyczne, leśniczówka Gaja w Kabornie koło Klewek. I tam to jest tak jakby moja praca zawodowa teraz, ale co roku w listopadzie organizuję wyprawy do tego kraju, bo po prostu muszę tam wrócić. Co roku muszę tam wrócić, mam nadzieję, że jak tą swoją leśniczówkę rozkręcę, to może nawet na dłużej będę tam jeździła. Może pół roku tu, pół roku tam, może tam tu lato, a potem tam lato. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Także zapraszam do mojej opowieści właśnie o Peru. Jeszcze właśnie tylko powiem, w związku z tym, że jesteśmy w Planecie 11, tutaj położyłam kilka książek, które mnie zafascynowało Peru. Zapraszam, można je obejrzeć. Położyłam też, słuchajcie Państwo, liście kopii. Będzie można zobaczyć, jak one wyglądają.
Co prawda my znamy je tylko z tego, że się robi z nich kokainę, ale jest to roślina ceremonialna, roślina, którą używa się w Andach podczas podróży. Ja jeszcze o tym będę opowiadać. Też są moje wizytówki, gdyby ktoś miał ochotę, zapraszam. Zwykle zaczynam swoją opowieść o Peru od pokazania mapy. No bo jednak, słuchajcie, pomimo, że wiemy, że tu Brazylia, tu Boliwia, tu Chile, tu Ekwador, to jednak chciałabym pokazać tak. Przylatujemy do Peru, zwykle lądujemy w Limie. Później, żeby... Tu mamy Limę. Tu mamy Naskę i tu mamy płaskowyż Naska z tymi słynnymi liniami. Tu mamy Cusco i Machu Picchu w tym miejscu, tak żeby Państwo wiedzieli, gdzie jesteśmy. Tu mamy Puerto Maldonado, to już jest dżungla, a tu mamy jezioro Titicaca, czyli to jest największe, najwyżej położone żeglowne jezioro na świecie. Tak. Taka typowa pierwsza podróż, ja zawsze się śmieję, zawsze ktoś, kto pierwszy raz wybiera się do Peru, to jest właśnie jego zwykły szlak takiej pierwszej podróży. Czyli to jest Lima, później jedziemy wzdłuż oceanu do Naski, później jedziemy przez, najczęściej jeszcze przez to piękne miasto Arequipa. Nie, przecież tu jest to Arequipa, chyba tak? Nie, chyba tu gdzieś. Tu jest, tak? Nie, tu jest. Tu jest Arequipa. Często, bo tu jest kanion Kolka, ten najgłębszy kanion odkryty przez Polaków. Później jest zwykle Puno i jezioro Titicaca, później jest Cusco z Machu Picchu i zwykle samolotem wraca się z powrotem do Limy. Tak to wygląda. Jeszcze to, co chciałabym powiedzieć ważnego o Peru, co jakby charakter, co później właśnie wychodzi podczas naszych podróży, że tak, że Peru składa się z pustyni. Słuchajcie, tu jest, ciągnie się wzdłuż oceanu, wzdłuż Pacyfiku ciągnie się pustynia i to jest ta pustynia Atacama, ta najstarsza, najsłusza pustynia na świecie, gdzie rajd Dakar się odbywa. Później są góry Andy, gdzie jesteśmy w Cusco na 3300, Machu Picchu na 2500 metrów. Później mamy dżunglę, a tu mamy jeszcze ocean. Czyli wszystkie te miejsca, które odwiedzamy w Peru, są trudne dla nas. Dla nas przyzwyczajonych w zasadzie tutaj do Polski, to jest albo bardzo gorąco na pustyni, albo choroba wysokościowa, która nas łapie w górach, albo bardzo gorące temperatury i opady w dżungli. Wszystko to naprawdę jest bardzo trudne. Poza tym mamy jeszcze ocean. Ocean jest zimny. Pomimo, że jesteśmy bardzo blisko Ekwadoru, czyli niedaleko mamy do równika, to woda w oceanie jest w zasadzie taka jak u nas w Bałtyku. Dlaczego? Ponieważ jest to prąd Humboldta, który idzie od Antarktydy i jest po prostu on zimny, ale za to ciągnie bardzo dużo ilość tlenu, jak jest tlen, jest plankton, jest dużo ryb i ptaków. Także ten ocean cały czas jeszcze jest bardzo bogaty właśnie w ryby, ale ponieważ jest to ocean, tu mamy pustynię, tu mamy góry, te plaże to też nie są takie plaże, które my byśmy sobie wyobrażali, że można by było się na nich kąpać. Mój kolega kiedyś mówi tak, Bogusia, ja pojadę na podróż poślubną. Pojedziemy sobie do Machu Picchu, wrócimy i posiedzimy sobie na plaży. Ale ja mówię, na jakiej plaży? No nie ma plaży, to są fale 3 metry wysokości albo klify. Nie ma tak łatwo, żeby tam znaleźć plaż. Troszkę ostatnio się to zmieniło. Na południe, szczególnie od Limy, zaczynają się tworzyć takie domki letniskowe nad oceanem, ale generalnie nie ma takich all-inclusive, jak my znamy na przykład z Meksyku czy z Cancunu. Tutaj jeszcze raz właśnie taka poglądowa mapa na to Peru, czyli ta pustynia, czyli ocean, pustynia, góry i dżungla. Tu zaznaczyłam tymi kolorami kilka moich wypraw, ale to jest tylko kilka. Słuchajcie, tych wypraw naprawdę zrobiłam mnóstwo. Te dwa pokazy, które wcześniej oglądaliśmy, to były wyprawy tu w okolice Cajamarki, gdzie z taką ekipą filmową miałam okazję pojechać i kręciliśmy zdjęcia i ruin kultury Huamachuco.
Zacznę od Limy może. Może od Limy, może dlatego, że też zacznę od tego, co jest na... od oceanu w ogóle, od powiedzenia, co jest nad oceanem. Lima jest stolicą Peru i liczy sobie około 12 milionów mieszkańców. W takim kraju jak Peru, który ma 30 milionów mieszkańców, zdajemy sobie sprawę, że ta Lima skupia praktycznie no, prawie połowę całej ludności. Jest szalenie zatłoczona, bardzo dużo też jest dzielnic, gdzie w ogóle nie wiadomo ile mieszkańców tam mieszka, ponieważ są to bardzo biedne dzielnice, tak zwane, tam się nazywają to Pueblos Jovenes, a my to znamy jako slumsy. Jednak są też piękne dzielnice, tak jak Miraflores, położone na wysokich klifach nad Limą i zwykle jak nad oceanem i zwykle jak oglądamy to miasto, to właśnie te piękne dzielnice. Wszyscy się śmieją z Pizarra, który wylądował pierwszy raz w Limie w 1535 roku i to on właśnie podbił Peru. I usytuował Limę i tą stolicę na wybrzeżu oceanu. Dlaczego? Cusco, stolica inkaska, była głęboko w lądzie położona. On jednak wolał usytuować się blisko morza, gdyby w razie zagrożenia po prostu mógł szybko uciec. Jednak wszyscy się śmieją, że pomylił się o tyle, że po pierwsze na pustyni jest Lima, po drugie jest na terenie sejsmicznym, a po trzecie latem są takie upały, że po prostu jest nie do wytrzymania. A zima polega na tym, że z powodu tego zimnego prądu, który jest w Limie, nad Limą unoszą się takie mgły, które powodują, że temperatura odczuwalna w tym mieście jest jakieś 13-14 stopni, co po prostu jest naprawdę, naprawdę chłodno. Poza tym wisi taki smog nad miastem przez 3 miesiące, czyli przez nasze lato, czyli to jest czerwiec, lipiec, sierpień. Oprócz pięknej, nowoczesnej części Miraflores, którą widzieliśmy tam nad oceanem, jest druga część Limy, którą się zwykle ogląda i jest to część, to jest Plaza de Armas, czyli główny plac miasta, który jest w stylu kolonialnym zrobiony. Charakterystyczne, piękne, rzeźbione, drewniane balkony, które będziemy widzieć też w innych miastach. Ponoć po to były budowane, aby białe kobiety, których Indianie nie mogli oglądać z ulicy, mogły sobie zza żaluzji patrzeć, co się dzieje na placu miasta. Tak właśnie wygląda ten plac, który został zaprojektowany, słuchajcie, przez Polaka. Zresztą Ricardo Jaksa Malachowski. Zresztą, jeśli chodzi o Polaków, to trzeba powiedzieć, że bardzo wielu z nich zapisało się bardzo dobrze w Peru. Na pewno, tak jak już pan tu wspominał, Ernest Malinowski, właśnie Malachowski, Paprocki, Kalinowski. Mnóstwo inżynierów pracowało polskich w Peru. Co się stało? W 1821 roku Peru zdobyło niepodległość, czyli wyzwoliło się spod kolonializmu hiszpańskiego i nie posiadało. W zasadzie Peru i cała Ameryka Południowa to było miejsce, skąd Europa, głównie Hiszpania, po prostu czerpała. Nic tam nie było wkładane, wręcz czerpane. A jeśli chodzi o inteligencję, która tam była na miejscu, czyli o Inków, których Hiszpanie tam spotkali. W zasadzie po dwóch powstaniach, które tam były, Tupac Amaru I, Tupac Amaru II, zostali eksterminowani. Zostali do tego stopnia eksterminowani, że nawet jeden z synów przywódcy inkaskiego powstania, czyli przywódcy tego Tupac Amaru, który schował się w zamku w Niedzicy, czyli tutaj w Polsce, tam to był syn i nawet tutaj wytropione zostali tak i po prostu Hiszpanie po tym drugim powstaniu w 1700, którymś tam roku już nie pamiętam, po prostu stwierdzili, że muszą wybić tych Inków, którzy byli jakby ich szlachtą. Trzeba powiedzieć, że Inkowie i Indianie to są dwa zupełnie jakby oddzielne takie kultury. Inkowie byli tak jakby taką szlachetnym rodem, a Indianie, którzy tam zawsze byli
są cały czas kulturą, którzy żyją tam, którzy żyją w górach i zajmują się prawą roli, tam pracują wysoko w górach. Stąd też, tak jak mówię właśnie, w Peru cała inteligencja została zlikwidowana, także jeżeli w 1821 roku zdobyło Peru niepodległość, nie miało kadry żadnej, która mogłaby ten kraj poprowadzić. Stąd też przybyli Perubieńczycy do Paryża i tam szukali ludzi, inżynierów, którzy by pomogli im rozwijać kraj. Raz chciał, że po powstaniu, po wszystkich tych powstaniach, co były w Polsce, część Polaków była właśnie w Paryżu, studiowała. I część inżynierów zdecydowała się wyjechać do Peru. Stąd właśnie Ernest Malinowski, który wybudował najwyższą kolejkę na świecie. Tak. Stąd właśnie ten Malachowski, ten architekt. Drugim architektem był Paprocki. Do tej pory wiele polsko brzmiących nazwisk spotyka się wśród artystów, wśród naukowców, biologów, botaników. Też wiele spotyka się nazw kwiatów albo ptaków, które mają gdzieś jakieś polskie nazwiska, bo po prostu nazwy im były, łacińskie nazwy, gdzieś tam miały jakiś człon polski w tej nazwie. Więc jest to szalenie przyjemne, spotykanie takich polskich korzeni. Naprawdę spotyka się rodziny Potockich, Radziwiłłów, a to znowuż po II wojnie światowej, jak oni uciekali z Polski, to znowu też wylądowali w Afryce Południowej i też część z nich właśnie w Peru. Przeciekawe losy to w ogóle to na inną opowieść. Czyli tak, mówiliśmy o polskich inżynierach. Tak. Śmieszna historia jest też z tym Ernestem Malinowskim, który wybudował tą kolejkę najwyższą, bo on stwierdził, że po prostu ten Peru, Peru jest krajem szalenie bogatym w bogactwa naturalne. Ma wszystko, złoto, srebro, miedź, żelazo. Nie wiem, jak tam jest z ropą naftową, też trochę mają, a chyba nie za dużo, ale jeśli chodzi o te wszystkie metale, tak, to tego wszystkiego naprawdę mają bardzo dużo. Więc jeżeli Malinowski pomyślał sobie, że by rozwinąć ten kraj gospodarczy, po prostu trzeba te rzeczy ściągnąć z gór. I wiele osób namawia do tego, żeby pomogli mu wybudować tą kolejkę. Wysoko, bo na 4,5 tysiąca metrów, nikt nie podejmował się takiego działania. Mówimy o roku 1890, to takie lata są. Był nawet na wystawie światowej w Paryżu, jednak nie udało mu się ani Hiszpanów, ani Francuzów nikogo do tego skłonić, ale była akurat wojna peruwiańsko-chilijska i Malinowski wpadł na pomysł, aby na tory kolejowe, które były wzdłuż wybrzeża postawić, na pociągu postawić armaty. I te armaty obroniły przed statkami chilijskimi, które napierały na Limę. I został okrzyknięty bohaterem i w ogóle jest znany jako bohater narodowy, bohater obrony właśnie Callao, to jest taki port koło Limy. A dopiero później udało mu się uzyskać, wtedy dopiero pozwolono mu budować tę kolejkę. Wtedy została zbudowana ta kolejka, do tej pory działa, do tej pory w 90% zajmuje się ściąganiem surowców naturalnych z wysokich gór. Można raz na tydzień chyba, można wykupić bilet i pojechać sobie turystycznie tą kolejką Malinowskiego. No to tak jakby trochę o Polakach. Fajne jest też, słuchajcie, że jak rozmawia się z Peruwińczykami, którzy jednak cały czas czują, że tam są wyzyskiwani, teraz ekonomicznie, kiedyś właśnie to przez Hiszpanów, a teraz ekonomicznie przez Amerykanów, przez Chińczyków, którzy lokują sobie tam swoje kopalnie, swoje interesy, to jednak o Polakach zawsze mają bardzo dobre zdanie i zawsze mówią, że Polacy zawsze dawali coś temu Peru, a nie brali z niego. Jeszcze cały czas jeszcze jesteśmy, słuchajcie, w Limie i właśnie Lima, tak jak mówiłam, położona jest na pustyni, na takich wzgórzach na pustyni. I te slumsy rozciągają się tam na tych wzgórzach. To właśnie kilka zdjęć z tych slumsów. Takie drogi tam wybudowane właśnie przez mieszkających tam ludzi. Mają takie domy, gdzie jest dykty,
toalety są niestety, są doły najczęściej kopane, gdzieś tam w ziemi, jak się zapełnią, to się zasypuje, nie mają wody, czasami już jest dociągnięty prąd. Jest to też sposób na rozwój tego miasta. Po tam 10-15 latach zostanie wybudowana droga, zostanie dociągnięta woda, kanalizacja, tak pomału się rozwija to miasto, także pewnie za jakiś czas te biedne dzielnice się rozwiną. Jednak 20 gdzieś tak lat temu był taki duży właśnie boom ludzi, którzy z gór uciekali do Limy. Te slumsy wtedy się mocno rozrosły, a to był czas tak zwanego Sendero Luminoso, czyli świetlistego szlaku, partyzantki, która działała w górach i która dość krwawo się tam zaznaczyła i po prostu ludzie uciekali z gór i tutaj się osiedlali koło Limy. Tutaj zdjęcia dalej z tej Limy kolonialnej. Jakaś jedna z procesji, których po prostu tam co drugi dzień jakaś procesja się odbywa. Strasznie dużo tych świąt mają. Kraj w 99% katolicki, chociaż tych wiar chrześcijańskich tam jest sporo, one są pomieszane. Jednak głównie przeważa ten taki znany przed nam katolicyzm. Później jeszcze o tym opowiem, jak on się miesza z wierzeniami indiańskimi. To jest pomnik Pizarra, czyli tego pierwszego konkwistadora hiszpańskiego. Słynne te historie, co tu 170 konnych rycerzy wjechało. Rzeczywiście to było niesamowite, w jaki sposób ta niewielka grupa Hiszpanów podbiła tak olbrzymie i tak dobrze zorganizowane państwo, jakie było państwo inkaskie na terenie Peru. I jednak myśli się i mówi się, że to nie było to, że oni się bali tego konia, bo jednak zabili jednego konia i stwierdzili, że to jednak nic takiego, ale wydaje się, że bardziej Pizarro osiągnął swój rezultat dyplomacją. Po prostu państwo inkaskie, słuchajcie, które rozwinęło się w latach 1400-1575, bo w 1575 roku upadło pod wpływem, uległo Hiszpanom, czyli kultura inkaska trwała 175 lat, w sumie naprawdę bardzo niedługo, a stworzyła państwo niesamowite, potem jeszcze pokażę zdjęcia tej kultury. I olbrzymie, bo państwo inkaskie ciągnęło się od obecnego Chile, Boliwii, Peru, Ekwador, aż po Kolumbię. Także bardzo, bardzo duże państwo, szybko podbite, spowodowało, że wiele kultur, które Inkowie podbijali, jeżeli było świeżo podbitych, jeżeli Hiszpanie im obiecali, że pomogą się wyzwolić spod niewoli inkaskiej, oni przechodzili po prostu na stronę Hiszpanów. Oczywiście okazało się, że jarzmo inkaskie było dużo łatwiejsze i dużo lepsze niż późniejsze hiszpańskie, jednak było już za późno. Także Pizarro, pomnik Pizarro, kiedyś stojący na tym głównym placu w Limie, teraz stoi gdzieś tam w krzakach, w jakimś parku, jednak niemniej jednak cały czas jest. Tutaj jest zdjęcie z takiego parku wodnego w Limie. Śmieszna historia, ponieważ miasto, które tak jak mówiłam, leży na pustyni, gdzie kilka milionów ludzi nie ma wierzącej wody, ma jeden z największych parków wodnych na świecie z jedną z najwyższych fontan w ogóle. Także mój kolega, który tam robi projekty różne społeczne, to do tego parku zabiera dzieci, żeby im pokazać bieżącą wodę w ogóle. Jakieś takie tańce tam na ulicach, dużo się tańczy, dużo się właśnie tak proces i dużo się procesji odprawia. A tutaj tak chwilkę właśnie wspomnę, co ja w tym Peru robiłam. Oprócz tego właśnie, że dużo jeździłam, dużo też, tak 2-3 wyprawy rocznie organizowałam. To nawet nie było tak, że ja jakoś specjalnie tam ogłaszałam się, że robię wyprawy. Zwykle ktoś się do mnie zgłaszał, że a tu jest nas jakaś tam grupka, 7, 8, 10 osób i chcielibyśmy obejrzeć Peru, czy nam nie pomożesz. I tak właśnie te wyprawy organizowałam. Ponadto w samej Limie miałam taki dom, wynajmowałam taki dom, właśnie ten dom w takiej bardzo fajnej dzielnicy limeńskiej, typowo limeńskiej, nazywa się Jesus Maria. I tam było 8 pokoi, które wynajmowałam. Nie było to na zasadzie hotelu, to było raczej na zasadzie na 3-4 miesiące, na pół roku ludzi, którzy tak jak ja podobnie
no, przyjeżdżali albo do pracy, na praktyki, albo też czasami to byli też zwykli Perugańczycy, którzy pracowali w innej dzielnicy w Limie i ponieważ ruch i korki są tam tak potworne, że woleli swoje mieszkanie wynająć, żeby wynająć u nas pokój po to, żeby mieć bliżej do pracy, nie tracić czasu na dojazdy. O, takie nas wyglądało nasze to mieszkanie, to był na dole taki salon, łazieneczki, jakieś kuchnia nasza wspólna, jakieś takie pokoiki, patio. O właśnie, no i tak, no to ty. To mieszkanie. Dalej kontynuując temat Pacyfiku, czyli tego oceanu, i poruszamy się na południe od Limy i jesteśmy teraz na Półwyspie Paracas. Półwysep Paracas, który jest pustynią i to tak starą pustynią, że do tej pory się odkopuje tam kości dinozaurów, czyli to jakieś miliony lat w ogóle. Dzięki temu, że jest to pustynia, że nie ma opadów deszczów, jest mała erozja, ciągle można tam odkopać różne pozostałości, tak? Zresztą kultura Paracas, która mieszkała na tym półwyspie, też cały czas są odkopywane mnóstwo różnych grobów, mają fantastyczną ceramikę i tkaniny, przepiękne. A ja tutaj pokazuję piękno przyrody tego miejsca, klify i ocean. To nazywa się akurat pustynią diabła. Jak jesteśmy na, nie pustyni, plażą diabła, proszę, plaża diabła. Jak jedziemy na południe od Limy, właśnie zahaczamy o Półwysep Paracas, żeby obejrzeć te piękne miejsce. Peru też mówi się, że jest kolebką surfingu. Kiedyś kultury, które mieszkały nad oceanem, używały takich łodzi balsy, z takiego miękkiego drewna balsa i takich wąskich tych łodzi, którymi jeździły i łowiły ryby. I stąd mi się mówi, nie wiem, czy pamiętacie Państwo Heyerdahla, który płynął też taką łodzią, Kontiki, on płynął, ale oni mieli takie wąziutkie te łodzie i Perugańczycy utrzymują, że to od nich, że to u nich ten surfing się zaczął. Niemniej nie ma to znaczenia, gdzie się zaczął, czy na Hawajach, czy tutaj. I bardzo jest popularny, bo na tych wysokich falach świetnie się tam surfuje. Dalej jesteśmy na Półwyspie Paracas. Tam też można płynąć, wynajmuje się motorówki i płyniemy na takie wyspy, nazywają się Islas Ballestas, gdzie możemy oglądać dziko żyjące lwy morskie. Fantastyczne, tak, fantastyczne, nie foki, właśnie nie foki, tylko lwy morskie, albo pingwiny. Tak daleko na północ mieszkające pingwiny, które w zasadzie są znane właśnie z zimnych wód, dlatego tam są, ponieważ opowiadałam wcześniej, zimny prąd morski Humboldta powoduje, że one jeszcze tam, aż pod granicy z Ekwadorem można je spotkać. Pelikany i mnóstwo ptactwa, które szczególnie się kłębi wśród rybaków, gdzie tam oni zawsze resztki jakieś ryby mogą znaleźć. Teraz poruszamy się, słuchajcie, w głąb, w pustynię. Niedawno, bo 20 lat temu, odkryte miasto święte Caral. Odkryła je peruwiańska archeolożka i co niesamowitego jest, słuchajcie, że te odkrycia bardzo trudno w zasadzie zrobić w Peru. Mówi się, że 95% wykopalisk jeszcze cały czas jest ukryte w ziemi. Dlaczego? Słuchajcie, zobaczcie. Tak wygląda najstarsze miasto w Peru, 3000 lat przed naszą erą. A tak wygląda pustynia dookoła. Być może te pagórki też coś kryją. Tych pagórków jest naprawdę setki tysiące w Peru i często nawet tak się robi, że się odkopuje, znajduje się coś, a się zakopuje, bo ten piasek po prostu konserwuje. Nie ma tylu pieniędzy, żeby eksplorować i potem konserwować. Bo jak już się odkryje to, co się wykopało, to trzeba to konserwować, bo warunki atmosferyczne powodują, że to niszczeje bardzo szybko. Zatem jest to trudna i kosztowna praca. Bardzo dużo odkryć archeologicznych robią Polacy. Jest studium andyjskie przy Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Żółkowski je prowadzi. 2 lata temu został odkryty na północ od Limy jeden z najfajniejszych grobowców kultury Wari.
Warmy, to się odbyło i to był w 2015 roku odkrzyknięty najważniejsze odkrycie geograficzne przez naszą geografię, ponieważ był to kompletny grobowiec księżniczki z kultury Wari, kultury, która była bezpośrednio przed Inkami. Było to w tamtym roku, przez pół roku było to eksponowane w Muzeum Archeologii w Warszawie. Pan Miłosz, ten archeolog nazywał się Miłosz, także to jest ważne odkrycie. W każdym razie dalej jesteśmy w tym mieście Karal, bo tak jak widać, w takich odkryciach odkrywa się głównie piramidy. Piramidy, które były miejscem świętym, były miejscem, gdzie grzebano zmarłych, albo gdzie były świątynie, albo miejscem, gdzie mieszkali kapłani, albo władcy danej kultury. Tak jest, czy to było 3000 lat przed naszą erą, czy to było za czasów inkaskich, wszędzie była podobna zasada. Bo domy ludzi, zwykłych ludzi, które były z cegły, były niewielkie, nie były na tyle mocne, żeby przetrwać do naszych czasów, żeby można było je obejrzeć. Także tutaj mamy takie piramidy z kultury Karal. Piramidy polegały na tym, troszkę inaczej je budowano niż w Egipcie, ponieważ każde pokolenie budowało swój poziom. I później to było powiedzmy tam kilkadziesiąt lat, potem następne pokolenie i tak powstawały te piramidy. W środku zwykle był jakiś plac centralny, tam gdzie poprzednio myśmy siedziały, to był plac ceremonialny. No, najczęściej na tym placu zbierali się poddani, a z takiej jakiejś piramidy głównej władca czy kapłan, czy odprawiał jakieś ceremonie, czy coś było ogłaszane. Śmieszna rzecz, ta kultura o tyle ciekawa, że badając, byli tacy badacze amerykańscy, którzy chcieli dowieść, że wszystkie kultury rozwijały się przez podboje albo przez wojny. I tutaj też prowadzili badania i nie znaleziono żadnego uzbrojenia i żadnych śladów po wojnach, po bitwach. Za to znaleziono dużo instrumentów muzycznych, dużo jakichś takich ceramiki, artystycznych wyrobów oraz dużo rzeczy, które pochodziły z innych terenów Peru, czyli jakby ta kultura zajmowała się sztuką, handlem, jakimiś wyrobami na teorii, bo tak bardzo trudno powiedzieć, schodzi 3000 lat przed naszą erą i niewiele dotrwało do naszych czasów. Oprócz właśnie tej kultury Karal, ważnymi kulturami, które są ta kultura Moche, kultura Chimu, są to kultury, ta kultura Moche to jest jakieś 100 lat przed naszą erą, 200 lat naszej ery, także to już jest jakieś 3000 lat po tamtej kulturze, ale też podobnie jest jedna główna świątynia i te plac ceremonialny i też, proszę zobaczyć, to jest jedna, gdziekolwiek nie otworzycie książkę o kulturze Moche, to się mówi o piramidzie Słońca i tak ona wygląda, nie odkopuje się jej, po prostu jest to w tym momencie niemożliwe ze względu na finanse. Jedną z takich miast odkopano, kultury Chan-Chan. Przepraszam, kultury Chimu, miasto się nazywa Chan-Chan. I proszę zobaczcie, zostało odrestaurowane. Przykryte niestety zostało dachami, żeby po prostu nie uległo zniszczeniu. Na tym zdjęciu ciekawostką jest ten pies, który nazywa się peruwiański pies bez włosów. Jest to rasa peruwiańska, stara i za czasów inkaskich, ale i przed inkaskich występowała na terenie Peru. On jest goły, ten pies, bez żadnych włosów. Jakże podobny, słucham? To jest jego ogon? Tak, to jest jego ogon. One są śmieszne, bo one są małe, takie jak jamniki z takim cirokezem na głowie, ale są też takie duże, jak te psy, które znamy z Egiptu. Bardzo podobne są takie do tych psów, które znamy z rzeźb egipskich. Dużo różnych form, ale no, taka stara odmiana. Zawsze w ruinach takich można spotkać, zawsze one są hodowane. To jedna z naszych wypraw, akurat taka babska, w tym miejscu. Powiem już o tym chłopaku, to jest Piotrek Małachowski, dziennikarz, 8 lat mieszka na terenie Peru. Prowadzi świetnego bloga,
kochamy Peru po polsku, był dziennikarzem w Polsce, teraz się nawet ożenił z Peruwianką i zapraszam, zachęcam do czytania, świetny blog, świetnie się czyta, a ja miałam okazję podróżować z nim kilka razy, też świetnie się z nim podróżuje. Teraz zorganizował podróż... Słucham? Pani po prawej. Ja jestem po prawej, ta w czerwonym, tak. Piotr jest w tym kapeluszu, teraz organizował poprawę 100 dni dookoła Ameryki Południowej i już teraz właśnie wracają już z Kolumbii, niestety mieli problem w tym, to była jego druga wyprawa, tym razem niestety nie udało im się dojechać do Wenezueli, chyba wiemy dlaczego, jak trudna jest Wenezuela w tym momencie, niebezpieczna przede wszystkim. Też na tym półwyspie Paracas, na którym byliśmy wcześniej, ogląda się jeden z pierwszych geoglifów. Geoglify, czyli takie linie na ziemi, narysowane na ziemi, my to znamy jako linie Nazca też przede wszystkim, ale tych geoglifów, słuchajcie, jest bardzo dużo w Peru i bardzo w wielu miejscach można je spotkać. I jesteśmy teraz na południe jakieś 300 km od Limy, potem będziemy 1000 km na południe, czyli w Nazca, gdzie też zobaczymy te geoglify. I słuchajcie, teraz, pół roku temu, odkryto następne geoglify wielkości geoglifów w Nazca. On ma jakieś 30 metrów wysokości. Co się okazuje, w obecnych czasach, kiedy w czasach dronów, helikopterów, nie wiem, samolotów, w dalszym ciągu odkrywa się nowe geoglify, które są potężne, wielkie i w dalszym ciągu te rzeczy, które wyjaśniają powstawanie tych geoglifów, są tylko hipotezami. Z czym się Państwo kojarzy ten geoglif? Kaktusem, prawda? No, on się nazywa kandelabr, ale rzeczywiście myśli się, że to jest kaktus, ponieważ we wszystkich kulturach, czy to była kultura 3000 lat przed naszą erą, czyli kultura Karal, czy to było Mocze, czy Cimu, czy Inkowie, we wszystkich kulturach kapłani używali środków halucynogennych, dzięki nim łączyli się z bóstwami tam na górze i przekazywali potem swoim poddanym polecenia, czy jakieś tam wierzenia, czy różne inne ceremonie religijne prowadzili właśnie w kontakcie poprzez te rośliny halucynogenne z tymi bóstwami w niebie. Paracas, czyli deszcz piasku. Tak, słuchaj, jest ta pustynia, kilka zdjęć tej pustyni, gdzie Rajd Dakar się odbywał też w tym roku. Tu my mamy nawet okazję pojeździć takim samochodem po tych pustyniach. Mamy okazję odwiedzić oazę Huacachinę tam. No, także jest taka. I też można zobaczyć najwyższą wydmę świata. Za chwilkę zobaczymy ją, która ma 2300 metrów. To jeszcze inne właśnie, to jest Palpa, inne geoglify, nie tylko w Nazca. To są w Palpie. Być może, że na podstawie takich rysuneczków niektórzy rysowali, że te geoglify to były rysowane czy przez kosmitów, czy dla kosmitów, czy jakieś tam inne różne teorie są. W każdym razie, tak jak linie Nazca, tak jak wiele innych rzeczy, które za chwilkę jeszcze zobaczymy, tak jak zresztą cała kultura inkaska, Machu Picchu, czy mury inkaskie, czy zaraz jeszcze inne rzeczy zobaczymy, do tej pory są niewyjaśnione. Nie wiadomo dlaczego powstały, dla kogo powstały i w jaki sposób powstały. Ja mam taką swoją prywatną teorię, że po prostu my tutaj mamy tak zupełnie inny sposób myślenia i oni tam też funkcjonowali, myśleli zupełnie inaczej, że może my nie potrafimy po prostu wpaść na ten tok rozumowania i nie potrafimy tego zrozumieć. W każdym razie wiele rzeczy w dalszym ciągu jest niewyjaśnione. Mówi się, że te linie Nazca, tutaj tak jak teraz je widzimy, z takiej wieży, którą wybudowała w latach 30. Maria Reich, czyli taka Niemka, która, tutaj ją widzimy już w podeszłym wieku, słucham? Volkswagen, tak, takiego Volkswagena miała. Ona pierwsza jakby zajęła się tymi liniami, ona pierwsza zwróciła uwagę na te linie, no trochę może za późno, bo one były zniszczone przez koła samochodów. Te linie są tylko tak, jakby ktoś motyką odsunął ziemię i na wierzchu ona jest ciemniejsza, pod spodem jest jaśniejsza.
ale faktem jest, że brak erozji spowodował, że to tak to jakby trochę skamieniało i te linie są widoczne, jednak jeżdżąc samochodami czy depcząc po tych, na pewno się je zniszczy. Ona spowodowała, pani Maria Reich, że zostały one wpisane do dziedzictwa narodowego światowego i po prostu są nie tylko pod ochroną, ale też i w jakiś sposób rekonstruowane. W każdym razie ona miała swoje historie, swoje teorie na temat tych linii. Mówiła, że to jest jakiś kalendarz wenusjański. Jednak to się nie przyjęło. Wydaje się, że taka antropolożka, Maria Roztworowska zresztą, której matka była też Polką, ale to jest antropolożka, na której książkach do tej pory wykłada się antropologię i archeologię w Peru. Według niej to po prostu te kultury kontaktowały się z tymi swoimi światami tam wysoko w górach, właśnie rysując dla nich takie rysunki. Więc taka jest obecna teoria obecnie funkcjonująca w Peru. Tych rysunków jest bardzo dużo, tak jak teraz mówiłam, setki następnych zostało odkrytych. To jest ta najwyższa wydma, o której opowiadałam, 2300 metrów. W dalszym ciągu teraz pokazuję jeszcze inne historie. Te akurat to jest takie część na pustyni, kamienie, porzucone kamienie na pustyni, to się nazywa Toro Muerto. Prawdopodobnie kultura Wari tutaj funkcjonowała. Kto, dla kogo, po co to narysował, absolutnie też nie jest wiadome. Akurat teraz, czy niedawno czytałam w internecie, że jest polsko-peruwiańska ekspedycja, która w tym momencie zajmuje się właśnie tymi wykopaliskami właśnie w Toro Muerto. Tam po prostu się jedzie jakimś zwykłym autobusem, nikt tego nie pilnuje. Myślę, że te wyprawy do Peru dlatego są takie fascynujące, że po prostu mnóstwo jest takich miejsc, że po prostu się idzie, samemu się ogląda, może gdzieś tam można gdzieś doczytać w jakimś przewodniku albo popytać się miejscowych, którzy zaprowadzą albo pokażą, gdzie są jakieś tam rzeczy, o których gdzieś tam może wcześniej przeczytaliśmy. I ciągle ma się wrażenie, że jakby się samemu odkrywało te miejsca. Jedynymi rzeczami, które możemy na tym kamieniu spotkać i wytłumaczyć, to tu jest kondor, tu mamy węża i na pewno któreś z rysunków na pewno symbolizują kota i są to rzeczy, które się pokazują na wszystkich ceramikach, wszystkich kulturach peruwiańskich, czyli wąż, który symbolizuje życie podziemne, kot, który symbolizuje życie naziemne i kondor, może to być orzeł, może być to sowa, które symbolizują życie tam w niebie, życie duchowe. To dalej się jest, w ciągu są te rysunki w Toro Muerto. A tutaj jesteśmy, słuchajcie, w Ica, Muzeum Kamieni w Ica. Ica jest to miasto troszkę dalej tam od tego półwyspu Paracas, jakieś 400 km na południe od Limy, też położone na pustyni i w pewnym momencie jedna rzeka zmieniła tor i odkopano 11 tysięcy takich właśnie kamieni pokrytych przedziwnymi rysunkami. Tutaj jak widać, te kamienie mają jakąś niezwykłą powłokę. Tą powłokę próbowano badać węglem C12. Stwierdzono, że ma 11 tysięcy lat, ale to naprawdę nie wiadomo dokładnie, jak to jest. W każdym razie te kamienie pokryte są przedziwnymi rysunkami i trudnymi do wyjaśnienia. Były podejrzenia, że są podrobione. Jednak kto by 11 tysięcy takich kamieni podrobił, stwierdzono, że musiałby 100 lat ktoś siedzieć i rysować to, a rysunki są wykonane w takim narzędzie, że nawet dłuto dentystyczne obecne nie jest w stanie tego zrobić. Zatem jest to jedna z kolejnych zagadek. Muzeum Kamieni w Ica, niestety Deniken się tutaj wtrącił trochę. Państwo na pewno znacie Denikena, który twierdzi, że kosmici tutaj mieli wpływ na rozwój naszych cywilizacji. Świat naukowy odwrócił się od tego Muzeum Kamieni w Ica, stąd też i to muzeum powstaje nieznane, nie ma go, albo rzadko kiedy jest w przewodnikach, trzeba się prywatnie umówić na wizytę.